Jedna z podstawowych zasad brzmi: jakiekolwiek charakterystyki prezentują tych, z którymi się zadajesz, dobre lub złe, gdzieś w końcu wpłyną i ukształtują ciebie. Charakterystyka tych, z którymi się zadajesz, niezależnie czy są one dobre lub złe, w końcu wpłyną na ciebie w taki sposób, że staniesz się taki sam. Jeśli spędzasz czas z tymi, którzy inspirują, zachęcają, z tymi, którzy robią sobie wyzwania, aby być lepszymi, aby pogłębić swą wiarę w Boga, którzy są statecznymi ludźmi godnymi zaufania i którzy zdrową myślą, wtedy gdzieś w końcu zaczniesz utożsamiać się, stając się podobnym do nich i będziesz chciał robić to samo, co oni. Natomiast jeżeli będziesz zadawał się z tymi, którzy narzekają, cały czas we wszystkich wyszukując winy, plotkują, krytykują, których życia są przeciętne, którzy cały czas zmieniają zdanie, skaczą z kwiatka na kwiatek, są nienawistni, trzymają w sobie nieprzebaczenie, łatwo ich urazić i długo nie przebaczają innym, wtedy ty poprzez obserwację w końcu także posiądziesz ich cechy. Jeśli będziesz zadawał się z tymi, którzy idą na kompromis, wtedy w końcu co zaczniesz robić? Iść na kompromis. Jeśli będziesz zadawał się z tymi, którzy nie szanują swoich małżonków albo małżonki, ich priorytetem nie jest ich rodzina, wtedy oni nie są dobrymi przyjaciółmi dla ciebie. Ktoś fajnie powiedział, czy chcesz wiedzieć, kim będziesz za 2 lata, 4, 5, 7? Spójrz na swoich przyjaciół, z którymi spędzasz najwięcej czasu. Głęboko wierzę, że Bóg zaplanował niektórych ludzi, aby byli przyjaciółmi w twoim życiu, którzy tobie pomogą, zainspirują cię i zachęcą, kiedy czas będzie bardzo ciężki i że oni naprawdę są zaplanowani przez Boga dla ciebie, ale często odwracamy się od takich, ponieważ robią nam zbyt wielkie wyzwania, poruszają nas do odpowiedzialności i odhaczamy, wyrzucamy tych, którzy powinni być naszymi przyjaciółmi, a raczej przyjmujemy tych, których powinniśmy odrzucić. Dlatego dziś chcę zrobić tobie wyzwanie, abyś zaprzyjaźnił i zbliżył się z tymi, których Bóg zaplanował dla ciebie, abyś osiągnął swój pełen cel i nigdy nie żył poniżej swojego potencjału. Bo kiedy pomyślisz o tym, Bóg dotyka i posyła pewnych ludzi, aby byli częścią twojego życia. Kiedy wchodzisz w jakiś konflikt, Bóg ich posyła. Zacznij teraz może od 4 ludzi, których mógłbyś zapisać imiona, którzy posiadają cechy, których byś szukał na swoich przyjaciół i idź, znajdź ich, rozwiń z nimi relacje. Czemu nie mielibyśmy wybrać to, przez co przechodzimy przez życie? To my wybieramy, z kim będziemy iść przez życie. Więc spytam, z kim idziesz przez życie? Czy trzymasz się, podążasz z niewłaściwymi ludźmi? Czy idziesz przez nie sam? Czy masz wykształcony jakikolwiek system, który ci pomoże przejść przez ciężki czas? Kłopoty są częścią życia. Niezależnie, czy masz 60 lat i się już poddałeś odnośnie budowania relacji, niezależnie, czy byłeś wcześniej zraniony przez kogoś i boisz się otworzyć swoje serce raz jeszcze, Bóg dał nam wiele wspaniałych darów w tym życiu. I jednym z nich jest dar przyjaźni. Tak, ale przyjaźń może być bałaganem. Mówię tu o wszystkich kobietkach, każdym rodzaju. My jesteśmy skomplikowane. I kiedy udajesz się samotna do jakiegoś miejsca i czujesz, że czegoś brakuje, to oznacza, że tak jest. To Bóg jest naszym zaopatrzycielem i tylko On może zaspokoić każdą potrzebę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się o wszystkim, w co ciebie Bóg zaopatrzył poprzez kogoś innego? Czy to przez zachęcenie, źródło dochodu, albo może jedzenie? Osoba, która cię wysłuchała, chce zrobić tobie wyzwanie, byś przeegzaminował cały system twojej pomocy. Oto 3 charakterystyki solidnego systemu wsparcia. Pierwszy to taki, który musi się opierać o właściwe rzeczy. Kiedy patrzysz na ten system wspomagający, możesz spojrzeć na każdą osobę w twoim życiu i zidentyfikować przynajmniej jedną rzecz, która w jakiś sposób połączyła was. Może to twoja siostrzenica, bratanek albo ktoś, kto ma dzieci w tej samej klasie, co twoje. Wszystkie te elementy są wspaniałe. Zawsze mamy jakieś połączenie z drugą osobą.
Ale jeśli chcesz wykształtować system wspomagający Tobie, który pomoże Tobie w Twojej wędrówce wiary, będziesz musiał to oprzeć na właściwej rzeczy. I nie uciekam się tutaj tylko przede wszystkim do kościoła, mimo że jest to dobrym miejscem początku, bo wszyscy członkowie jednego kościoła powinni mieć jakąś wspólną wizję, program albo cel, w którym kierunku chcemy się udać w naszym życiu. Ale to, nad czym chcę, abyście się naprawdę zastanowili, to otoczenie się właściwymi ludźmi, którzy wzrastają w relacji z Bogiem. Nie mówię tu o doskonałych ludziach, bo takich nie ma, ale tych, którzy pomogą Tobie znaleźć odpowiedzi, których potrzebujesz i poszukujesz, ale z właściwych źródeł. Mówimy o takiej kategorii ludzi, którzy, kiedy sam nie jesteś w stanie dojść do Jezusa, oni Ciebie do Niego doprowadzą. Bo ile razy wejdziemy w czas, w którym będziemy zniechęceni, zdepresjonowani i w takich momentach naprawdę ciężko jest każdemu z nas dojść do Jezusa na własnych nogach. Twój system wspomagający nie tylko musi opierać się na właściwej rzeczy, ale także musi być uformowany, zanim pojawi się burza w Twoim życiu. Czy zauważyliście, że kiedy jesteście z ludźmi, którym ufacie, wtedy łatwo jest doświadczyć uczucia odwagi i wiary? To tak jakbyście pożyczali i latali na czyichś skrzydłach wiary. Całe życie wyrastałam w kościele. Mój tato był pastorem. Kiedykolwiek ktoś mnie spytał, czy uprawiałam jakikolwiek sport, czy robiłam cokolwiek innego, ja zawsze odpowiadałam, nie, zawsze wyrastałam w kościele. Każdego dnia, cały dzień. We wtorek było to, w środę tamto, więc to, co znałam, to jedynie kościół. I kiedy byłam mała, zawsze myślałam, że są dwa sposoby, w które Bóg może do nas mówić. Pierwszym, kiedy jesteś sam i albo się modlisz, albo czytasz Biblię, a drugim, kiedy słuchałeś kazania. Ale kiedy dojrzałam i dorosłam w mojej wierze i zaczęłam zauważać Boga wokół mnie we wszystkim i właśnie w tych małych szczegółach mojego życia, wtedy zrozumiałam, że jeżeli otaczam się właściwymi ludźmi, wtedy Bóg może do mnie mówić także przez nich. Proszę, nie uciekajmy się do ekstremy, bo nie chcę, żebyśmy teraz wszyscy wokół mówili: hej, mam słowo od Boga dla Ciebie. Bo tak naprawdę zazwyczaj to nie przychodzi od przyjaciela. Zauważcie, kiedy Bóg do nas przez kogoś prorokuje, to zazwyczaj przez osobę, która nas nie zna. Ale mówię o tym, że kiedy moi przyjaciele otoczyli mnie, kiedy byliśmy na spotkaniu, powiedzieli mi na przykład: Hali, musisz napisać książkę dla kobiet w naszym kościele o tym, jak być Bożą kobietą. I to był Bóg, który bezpośrednio powiedział do mnie przez nich. Albo kiedy moja znajoma powiedziała mi, kiedy moje dziecko głośno płakało mi na rękach: Hali, jesteś dobrą mamą. To był Bóg. Albo kiedy ktoś mi powiedział: nie poddawaj się, nie załamuj się. Albo w ogóle, jeżeli przyjaciel jest fizycznie obecny przy mnie, zwłaszcza kiedy jestem w bardzo ciężkiej sytuacji, i jeżeli nie myślisz, że to jest Bóg, który stawia tych ludzi przez cały czas w Twoim życiu, wtedy to oznacza, że nie rozumiesz Boga i Jego działań. Żyjemy dziś w świecie, w którym nigdy nie było łatwiej udawać, że wszystko jest w porządku. Dziś możemy stworzyć nawet całą fasadę wokół nas i udawać do tego stopnia, że nikt nigdy nie dowie się prawdy. I nikt nigdy nie musi się dowiedzieć, że mam problem z agresją, ze złością, albo że mam zaburzenie w jedzeniu, albo że moje małżeństwo się rozwala. Nie, tak naprawdę nie musi być. Nie musimy w ten sposób komponować naszego życia, ponieważ Twój system wspomagający musi opierać się na szczerości, bo jeżeli chcesz to zbudować we właściwy sposób, musisz oprzeć się o szczerość. Spójrzcie na pierwszy list Jana, pierwszy rozdział. Od 5 wiersza nowina, którą usłyszeliśmy od Niego i którą Wam przekazujemy, brzmi tak: Bóg jest światłem i nie ma w Nim żadnej ciemności. Gdybyśmy powiedzieli, że łączy nas w Nim jakaś więź, a jednocześnie żylibyśmy w ciemności, byłoby to kłamstwo. Nie postępowalibyśmy zgodnie z prawdą. Jednak, jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa, Jego Syna, oczyszcza nas ze wszystkiego, wszelkiego grzechu. Czy słyszeliście? Jeżeli chodzimy w świetle, tak jak On jest w świetle, jesteśmy w czym? We wzajemnej więzi. Mamy relacje jeden z drugim. Więc jak ja mogę Ciebie wspierać w Twoich problemach,
i burzy życiowej, jeżeli nawet nie wiem o tym, że próbujesz zajść w ciążę, chcesz mieć dziecko? Jak mogę się modlić o ciebie albo o twoje małżeństwo, jeżeli zawsze zachowujesz się, jakby wszystko było wspaniale i doskonale? Z drugiej strony, szczerość nie polega tylko na tym, żebyśmy mówili o tym, coś złego się dzieje i narzekali, ale kiedy dzielimy się o czymś, nie mówimy tylko o tym, co jest wspaniałe, bo jak mogę nawet się cieszyć, jeżeli twoje dziecko przynosi same piątki, jeżeli mi nigdy nie powiedziałaś, nie wiedziałam, że jest takim dobrym uczniem w szkole. Kocham, jak moja przyjaciółka Julie powiedziała, hańba jest jak pleśń, która wyrasta w ciemności. Kiedy wyprowadzisz swoje życie na światło, z właściwymi ludźmi, wtedy gwarantuję Tobie, że nie tylko odnajdziesz miłość, ale odnajdziesz nadzieję, znajdziesz i dostaniesz pomoc, a także relacje, społeczność. Niedawno jadłam lunch z moją znajomą, która ma naprawdę ciężką sytuację w małżeństwie. Powiedziała mi, że najgorszą rzeczą w jej separacji było, kiedy inni próbowali ją pocieszać, mówiąc, jak wiele gorszą mają sytuację niż ich. Więc porównujemy, tylko że niestety to bardzo często prowadzi nas do konkurencji. Czy znacie takich, których opowieści są zawsze lepsze albo o wiele gorsze niż twoje? Porównujemy, konkurujemy, a potem czasami jesteśmy już tak zmęczeni grając w te całe gierki, że po prostu wyłączamy się ze wszystkiego. A wtedy wchodzimy w naprawdę złe miejsce, które nazywam Doliną Śmierci. Bo twoje kompletne odłączenie, wyłączenie się oznacza, że się po prostu poddałeś, poddałaś. Może byłeś zraniony przez przyjaciela, któremu powiedziałeś coś w sekrecie, albo zawiodłeś się zbyt wiele razy przez różne związki z kobietami w twoim życiu, przez co zdecydowałeś, albo zdecydowałaś, że wiesz co, mam męża i to mi wystarczy. Albo mąż powie, rzucę się w rytm pracy, albo poświęcę się całkowicie moim dzieciom, co jest przecież cudowne, ale potem zadajemy sobie pytanie, czemu jestem tak samotny? Więc czy musimy podejmować ryzyko, kiedy nawiązujemy relacje z innymi ludźmi, którzy stają się naszymi przyjaciółmi? Czy znowu możemy być przez nich zranieni? Oczywiście, ale jeżeli zbudujesz w sobie właściwy system wspomagający, wtedy twoja nagroda będzie wiele większa niż twoje ryzyko. Tak często naszą reakcją jest, nikt nie musi o tym wiedzieć. Mogę to zatrzymać jako sekret. Mogę to zatrzymać jako dla samego siebie, myśląc, że jeżeli tylko komuś się przyznam, że potrzebuję pomocy, wtedy od razu wszyscy zaczną postrzegać mnie niżej, co oni o mnie pomyślą. Ale z właściwymi ludźmi gwarantuję Tobie, że nie tylko odnajdziesz właściwą miłość, ale także odnajdziesz nadzieję, pomoc i znajdziesz społeczność. Jeżeli otoczysz się właściwymi ludźmi, wtedy twoje relacje nie tylko pogłębią się w waszej obopólnej szczerości, ale wzrosną o wiele silniejsze, bo to wróg chce, abyś pomyślał, że to sprawi, że będziesz wyglądał jak słabeusz. On też chce, abyś pomyślał, że jeżeli będziesz szczery, to to na pewno osłabi twoje relacje, ale to nie jest prawda, bo nigdy nie byłeś stworzony, aby przejść przez to życie samotny. Bóg pragnie, aby każdy z nas miał cudowne, zdrowe, kwitnące, szczęśliwe życie pełne wspaniałych relacji. Powinniśmy mieć arsenał przyjaciół, w którym możemy liczyć na wsparcie w danym czasie i sytuacji, w jakim znajdziemy się w danym czasie. Dlatego chcę Was dzisiaj spytać, jaki jest Twój wspomagający system życia? Przecież razem jesteśmy silniejsi. Bo praca, jaką Bóg chce wykonać w Twoim życiu w tym okresie, jest absolutnie połączone z tymi ludźmi, którzy są dzisiaj w Twoim życiu. Więc jak silny, mocny jest Twój system wspomagający? Jesteś stworzony, by być waleczny. A wiesz, co tacy ludzie mają? Oni mają swój kąt, swoją bazę. Kiedy stoją na środku ringu, wymierzają uderzenie jedno za drugim, w zależności od tego, jakim jesteś walecznym człowiekiem. Ale dochodzi czas, kiedy słyszą dzwonek oznaczający przerwę. I wtedy udają się do swojego kąta, gdzie czeka na nich osoba, która opatrzy ich rany, siniaki, zatamuje krew. Jest tam też ktoś, kto ich dopinguje, zachęca, motywuje. Dlatego każdy z nas potrzebuje taki kąt, do którego możemy wrócić,
odświeżyć się i dopiero potem wrócić do życia, by stawić czoła kolejnym wyzwaniom.